Dość nietypowo, bo z galerii. Ale jest cieniutki, wow! Suszone kraby. I jakie małe, fajne ananasiki? Zaosi. Kapunka. Kapunka. Witam wszystkich we wtorkowym odcinku. Dość nietypowo, bo z galerii. Przyjechaliśmy z Kamilą na mały shopping. Ale chodźcie z nami, opowiem wam, po co tu przyjechaliśmy. Jesteśmy tu po to, żeby kupić nowy telewizor, bo nam się zepsuł. Dogadaliśmy się z właścicielem naszego mieszkania, że kupimy za swoje pieniążki, a jak będziemy płacili za miesięczny czynsz, to po prostu pomniejszymy o koszt telewizoru. A to jest sklep, który jest według mnie najlepszym sklepem w Tajlandii, jeśli chodzi o elektronikę, jeśli chodzi o sprzęt RTV. Pokażemy wam zaraz mniej więcej, jak wyglądają ceny telewizorów, telefonów. Napiszcie w komentarzu, jak to teraz wygląda w Polsce, bo nie mieszkamy już 2 lata i tak naprawdę nie wiemy, jakie u nas ceny chodzą. Czy jest taniej, czy jest drożej. Z przyjemnością przeczytamy wasze komentarze. No tutaj cena gruba, na taki to nas nie stać. Musielibyśmy... O kurde, nawet nie chce mi się teraz szybko liczyć, ile to miesięcy nie płacić. Sobie. Tutaj też kurde grubo, z 350 tysięcy batów na 270 tysięcy, ale patrzcie jakie cacko, wow. Wow. A patrzcie jaki piękny obraz. What? Popatrzcie jaki telewizor, ja czegoś takiego nie wiedziałem, taki obraz, który się zmienia w telewizor i tutaj to samo. Z tego obrazu można zrobić telewizor. O i patrzcie, jaki się fajny obraz zrobi. Zmienia się w obraz, jak jest wyłączony. No kurde, rewelacja po prostu, rewelacja. Wyglądają przecudownie. Cena takiego obrazu to jest w promocji 44 tysiące prawie batów. A tu jest taki też, który można rotować sobie jak się chce. Pewnie takie rzeczy są ogólnodostępne w Polsce, tylko że ja po prostu rzadko chodzę po takich sklepach i jak dla mnie jest wszystko wow. No. Ale patrzcie tutaj na ten. Ten za 60 tysięcy batów. Ale jest cieniutki, wow. Czy to widać? Czy to widać? To widać, ale jest cienki. Po prostu to jest masakra. I tutaj też taki projektor, który jest takim telewizorem, który można sobie zabrać wszędzie, gdzie się chce. Ja się jaram jak moje dziecko, bo ostatni raz kupowałem telewizor 3 lata temu i technologia poszła tak do przodu, że po prostu jestem w szoku. Tutaj 53 tysiące batów. Ile on ma cali? 75 cali, tak. No nasz budżet jest o wiele niższy. O i tutaj jest nasza półeczka. Jeszcze jest przecenione na 2400 i jeszcze tutaj umawiamy się z panem na jeszcze jakąś promocję próbujemy wynegocjować. O, jeszcze 5%. Jeszcze 5% z tego, więc to będzie 5500 batów. 500 bat, something like that. 5%. Aha, okej, 1000 baht less, okej, great. So we are buying. A tu jaki mega monitorek do grania. Nasz telewizor jest po 20 tysięcy batów, a tutaj taki monitorek jest po 56 tysięcy batów. Designerskie głośniczki. A iPhony w takich cenach. 44 tysiące, 45 tysięcy batów za 14 Pro Max, 38 tysięcy batów za 14 Plus i taka najzwyklejsza 14, 33 tysiące batów. A może mielibyście ochotę, żebym w którymś odcinku wam zaśpiewała? La, 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 la. Może lepiej nie. Telewizor kupiony, jutro przywiozą do domu. Nadszedł czas odbioru dzieci ze szkoły, więc jesteśmy już pod szkołą. Wrócę do domu, muszę chwilę odpocząć, bo galeria wyssała ze mnie całą energię życiową. Nie jest to mój klimat, kurde, jak ja nie lubię takich miejsc, ja dziękuję. Jeszcze jakieś tam 20 minut do pół godziny w galerii handlowej jestem w stanie normalnie ogarnąć, a potem się czuję jakbym po prostu jakby mnie wciągało po prostu, wysysa ze mnie całkowicie energię i czuję się i po kilku godzinach spędzonych w galerii czuję się jak po 8 godzinach roboty w kamieniołomach po prostu. No mija już ponad 10 minut i tylko słyszę jak pani je wywołuje.
Maja, Suzana, a one nie idą. Im się tak w tej szkole podoba, zawsze nam, jak teraz miały ten tydzień przerwy, to już tam w niedzielę kilka razy powtarzały, że się bardzo cieszą, że już jutro jest poniedziałek, że wracają do szkoły. Idą w końcu. Dzień dobry! Tata, ale niespodziankę! Jak tam kreaturki? Dzień w szkole? Spoko. Wspaniale. Naprawdę. Codzienny dzień w szkole jest wspaniały, bo codziennie się doświadczam czegoś nowego. Super. Dobra, wracamy do domu. A w międzyczasie zrobimy jeszcze małe zakupy warzyw i owoców na lokalnym ryneczku. Ryneczku, który już mogliście widzieć w naszych filmach, początkowych filmach z Tajlandii. Także jest to ten sam ryneczek, ta sama pani, te same panie, bo jedna od owoców, druga od warzyw. Także lecimy. I tutaj można takie jeszcze suszone przysmaki, przyprawy, suszone kraby, suszone ryby, a to nawet nie wiem co to jest. Tutaj można jajeczka kupić, a tu są takie bardzo ostre, pyszne pasty, które można dodawać do wszystkich potraw. A tu jesteśmy u pani, u której pierwszy dzień, jak byliśmy, kupiliśmy owoce i przyjeżdżamy, pomimo że jest to od naszej miejscowości z 30 minut, to przyjeżdżamy zawsze do tej samej pani. Pokażę wam, jakie są owoce, jakie są ich ceny. Tutaj mandarynki 40 batów, 70 batów, 50, mango różnego rodzaju, od 35, 45, 70 za kilogram. Popatrzcie teraz na to, jabłka 25, ale niech was nie zdziwi ta cena, bo tutaj jabłka są sprzedawane na sztuki, więc sztuka jabłka kosztuje 25 batów. Za 100 batów jest taki fajny winogron. Jak się nazywa ten owoc? Marakuja. Passion fruit in English. Passion fruit in English, jak to Zuzia mówi. Tutaj takie pyszne, miam, miam. To jest kawała? Kawała? Kwała? Kwała. Ja myślałam, że to jest jabłko. To jest coś ala jabłko. Ale dobre. Ale jest lepsze. No. Kiedyś z Mają żeśmy jedli sałatkę i właśnie to było to, żeśmy próbowały i myśleliśmy, że to jest jabłko. No, jednak nie jest jabłko. Aha, kwała. Tak. To jest coś, no nie wiem. No to weźmy, spróbujemy w domu. No. Mangustynka. To jest Dragon Eye. Tu są smocze owoce, nie oczy, tylko owoce. I to są pomarańczowe w środku, a te są białe w środku. W ogóle nie znam, go widzę pierwszy raz. No awokado wiadomo, tutaj jest ten chlebowiec. Nie, to jest ten śmierdzący durian. I jakie małe fajne ananasiki. Wielkością za 15 batów. A ja zawsze chciałam spróbować takiego ananaska mini. I dzisiaj sobie go wezmę i spróbuję. Zobaczymy jak smakuje. Haroi. Gaosip. Okej, kapunka. Kapunka. Zrobiliśmy już zakupki. Kupiliśmy dużo. Owocki, warzywa. Też nie jesteśmy często na tym rynku, bo jest w Karon. Czyli trochę daleko od naszego domu, więc jak już przyjechaliśmy, to trzeba było wykupić cały. Ale zawsze do tej pory był ulubionym naszym ryneczkiem. Tak. Jak mieszkaliśmy w Karon. Zawsze kiedy możemy, kiedy wracamy do szkoły, to przyjeżdżamy. Robić zakupki. No. A ja mogłem potrenować liczby, których się uczę na... których się uczyłem w zeszłym tygodniu. No w zeszłym tygodniu żeśmy zaczęli. Jestem tak dumny z siebie, słuchajcie, jak mówię nawet takie pierdoły, gdzie muszę to w głowie 3 minuty sobie przypomnieć, jak to jest, no bo 590. Haroi Gaosip. Więc najpierw głowa tak o liczenie. Ning, song, sam, si. I mówię, jak jest 5. Maja mi podpowiedziała, że ha. Tak, i mówię ha. Powiedziało ci Maja? Tak, Maja mi podpowiedziała. Ha, a wiem, że sto to jest roi. I potem gao to wiedziałem, bo jest przed dziesiątką. To dziewiątkę widziałem gaosip. I mówię, jest. Tak, ale to ty jesteś dumny, ale widziałeś te dwie panie, jak Mariusz powiedział sumę, liczbę.
to ona od razu widziałam, że pani się odwróciła, dawała owoce i taki banan na buzi, ucieszona, że ktoś... Tak, tak. Właśnie po... ja po to się uczę języka właśnie tajskiego, żeby wywołać jakiś taki uśmiech i... nie mówię może dobrze intonacją, nie mówię za dużo, ale ludzie widzą, że podchodzę z szacunkiem do nich, do ich języka i to jest dla mnie największy skarb, największa radość i największa nagroda. A ja chcę tylko powiedzieć, że ja chodzę do szkoły tutaj już prawie 2 miesiące i mam tajski 2 razy w tygodniu, a ja dopiero umiem powiedzieć tylko 1, 2, 3, 4 i 5. Już wiem, że po pół roku będę o wiele więcej umiał, o wiele więcej rozumiał. Szybki postoj na Park Hong. Kamila ma urodziny za kilka dni i chcę zobaczyć, ile by dla niej kosztowało takie spa, bo tu jest takie lepszejsze spa. Masaże twarzy, całego ciała, takie naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo ile razy byśmy nie przyjeżdżali, to widziałem i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Bardziej szukam takiego na twarz. O, za 800 batów, to jest za 100 zł. Jakieś takie rzeczy. Ja nawet nie czytam tego, bo ja nie wiem, co to jest. Aha, promocja, bo tak to 1500 za 60 minut, a promocja. Tutaj męski ekspert, dobra. After sun jakiś tam. Na twarz też kolejny. Tu już jest za 1200, ale jakieś takie zmarszczkowe, jakieś takie coś. Przyjechaliśmy sobie właśnie na saleczkę. Przyszliśmy zobaczyć salkę, a okazało się, że tak mi się spodobało, że już dzisiaj idę na moje pierwsze zajęcia. Się bardzo cieszę, bo to jest moja pasja i... No i po prostu. No to lecimy z mamą na pierwszy trening. Ja będę oczywiście trenować, a mama wam coś nagra. Chodźcie z nami. Jesteśmy 15 minut przed czasem. Teraz Zuzia jeszcze się trochę rozgrzeje. A później pokażemy wam, jak wygląda trening. W sumie to jesteśmy pierwszy raz na tej nowej salce. Więc wam wszystko pokażemy. To Zuzia zaczęła rozgrzewkę. Po treningu strasznie się wymęczyłam, jestem śpiąca, ale trening był naprawdę obłędny. Mam bardzo fajnego trenera, bardzo fajny sposób też na treningi. Na początku sobie biegałam i robiłam ogólnie rozgrzewkę, potem właśnie jakieś tam rzeczy na tych zapomniałam, jak to się nazywa, ale wiecie, worki. Potem pan dał rękawice i dał jakby to sobie biłam. Pana, w sensie pan miał takie na ręce oczywiście. Potem poszliśmy na ring, co mi się bardzo podobało. Zawsze to było moje marzenie, aby trenować na ringu. No i co, spełnione. Ogólnie było bardzo fajnie i to już na tyle. To już na tyle też również w
w tym odcinku. Nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczkiem i ławce w górze. Ja idę spać. Wam życzę miłego dnia i mówię wam do zobaczenia.